Justyna Ostrowska, Kurier Piankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym pierwszym sierpniowym wydaniu, w którym powiemy m.in. o tym, jak wyglądają w Pionkach wielomilionowe inwestycje. Już po raz 38 5 sierpnia wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę z Pionek. W tegorocznej wędrówce wyruszyło ponad 100 pielgrzymów z Pionek i okolic. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: miłosierni jak ojciec. Co roku z każdego miejsca w Polsce wyruszają piesze pielgrzymki na Jasną Górę, aby 13 sierpnia pokłonić się przed obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej. Idę, by powierzyć swoich bliskich, siebie, swoją rodzinę, no i całą parafię, modlić się i wreszcie oddać swój czas dla właśnie, bo zawsze człowiek jest zabiegany, nigdy nie mam tego czasu, ciągle w biegu jestem, więc chciałabym poświęcić swój urlop właśnie, będąc na tej pielgrzymce, chociaż na pewno to jest ciężka droga, ale po prostu ofiaruję ją ten swój czas. Pielgrzymi przez te dni wędrówki idą i modlą się, niosąc swoje troski, prośby oraz podziękowania. Bardzo często w słońcu, deszczu, w trudach, jakie przynosi długa piesza wędrówka, nie opuszcza ich pogoda ducha i wiara. Już po raz 38 wyruszyła z Pionek, jak sama o sobie śpiewa, Szalona Dziesiątka. No 30 raz już chyba idę, albo 29, tak już mi się pomyliło. No dziękować Maryi za cały rok trudów. Modlić się o rodzinę, o znajomych. Jest warto. Warto, bo to jest wiele kilometrów, wiele wyrzeczeń. Warto. Czasem gorąco, czasem zimno. Najgorszy pierwszy raz. Tak po pierwszym razie, no to cały czas ta chęć jeszcze raz i jeszcze raz. Jeszcze raz. Czyli jest taka magia, która przyciąga, co? Tak, właśnie. Na pewno opłacę i zachęcam, którzy nie byli, no, żeby uczestniczyć, bo to coraz mniej nas jest. Kiedyś nas było 600, 500, 400, no a teraz to 100 osób tylko idzie. W tym roku grupa? A, ponad 100 osób, tak tu ksiądz mówi, ponad 100 osób idzie. To i tak więcej jak w zeszłym roku? Więcej jak w zeszłym roku. Nam jeszcze ktoś dojedzie, no bo to już jutro jeszcze msza w Radomiu, to ktoś dojedzie jeszcze. W tym roku już po raz 38 nasza pielgrzymka z Pionek wyrusza do Matki Bożej, do jej stolicy w Częstochowie. Pielgrzymów prowadził będzie z naszej parafii ksiądz Paweł Nowak, a z parafii Matki Bożej ksiądz Daniel Wiraszka jako przewodnicy naszych grup. Dziś mają dojść do Malczewa i tam zanocować w Radomiu. Jutro przy seminarium będzie msza święta dla wszystkich grup wychodzących z Radomia i pobłogosławi im pasterz diecezji ksiądz biskup Henryk. Od dzisiaj przez 9 dni będą maszerować do Matki Bożej i dojdą do Częstochowy w sobotę 13 sierpnia około godziny 16. Dojedzie do nich grupa autokarowa, która tradycyjnie wyrusza na ostatni etap, czyli do Przeprośnej Górki i potem już razem wejdzie na Jasną Górę z pielgrzymami. W sąsiedniej parafii świętego Maksymiliana wyruszy grupa rowerowa, podobnie jak w ubiegłym roku. Łączajmy się duchem w dzieło pielgrzymie, przez różaniec, koronkę, godzinki. Pozdrawiamy wszystkich, którzy idą w drogę i tych, którzy będą im towarzyszyć duchowo. W tym roku wyruszyło ponad 100 pielgrzymów pod przewodnictwem dwóch księży. Wśród pielgrzymów są zarówno osoby idące już po raz 30, jak i po raz pierwszy. Wyruszyły całe rodziny, osoby starsze oraz młodzież. Wracamy do grupy szybciutko.
4 sierpnia w Urzędzie Miasta doszło do niegroźnego incydentu, w wyniku którego w jednym z pomieszczeń spaliła się drukarka. 4 sierpnia w godzinach popołudniowych w budynku Urzędu Miasta doszło do niegroźnego incydentu spowodowanego zwarciem elektrycznym, w wyniku którego spaliła się drukarka. Nikt nie ucierpiał, a sytuacja została opanowana przez pracowników urzędu. W godzinach popołudniowych dostaliśmy zgłoszenie o pożarze w budynku Urzędu Miasta. Na przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że zapaliła się drukarka w jednym z pomieszczeń. Ludzie opuścili budynek wcześniej, przed naszym przybyciem. Sytuacja była od razu opanowana, ugaszono jeszcze przez jednego pracownika gaśnicą. Także żadnych większych zdarzeń się tu nic nie zadziało. Wszystko pod kontrolą. Nikt nie ucierpiał, wszystkie osoby, około 70 osób, czyli 50 pracowników i 20 interesantów, opuściło budynek przed przybyciem straży. Dnia 4 sierpnia odbyła się 30. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pionki. Dnia 4 sierpnia o godzinie 17 odbyła się 30. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pionki. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza Romualda Zawodnika w sprawie zmian w uchwale budżetowej z dnia 21 grudnia 2015 roku. Radni prawie jednogłośnie przegłosowali dodatkowe fundusze na rzecz klubu sportowego KS Proch, wynikające z potrzeb czwartoligowego klubu. Przede wszystkim na nasz wniosek pan burmistrz zwołał sesję tą nadzwyczajną, bo to się wiązało z dodatkowymi wszystkimi środkami, które musieliśmy spełnić wraz z otrzymaną w pierwszej wersji licencją, która wykazywała bardzo duże braki ze strony stadionowej. I te braki musieliśmy usunąć i te braki dzisiaj zatwierdziła nam komisja licencyjna, która była w godzinach popołudniowych. I na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani na tą grę w czwartej lidze. I w niedzielę rozpoczynamy 7. Zapraszamy wszystkich kibiców. I ja bym powiedział, że te usterki są usunięte na dzień dzisiejszy. To są usterki warunkowe, które muszą być, mogą tylko funkcjonować do 15 września. Mam na myśli ilość siedzeń. Jeżeli mamy dzień dzisiejszy 250, to na trybunach głównych będzie około 800. Także to są różnice, które widzimy. Nie możemy sobie w nieskończoność jeździć do szatni, która będzie mieściła się wraz z prysznicami na hali sportowej, dowozić drużyny na boisko, sędziów, obserwatorów. To jest spore obciążenie zarówno czasowe, jak i porządkowe. I my te na dzień dzisiejszy wszystkie wymagania spełniliśmy. To się równa również z tą, jak wspominałem, tak zwaną klatką, czy dla gości grup zorganizowanych obcych klubów, którzy jeżdżą na te mecze. Również to jest z wymogami licencyjnymi związane z zwiększeniem liczby bezpieczeństwa, ale i liczby tych siedzisk, które są dla drużyn rezerwowych, 12 na 13, dla obu drużyn i oczywiście zabezpieczenie medyczne. Nie ma, jeżeli w lidze okręgowej była to pielęgniarka, musi być to teraz ratownik lub lekarz, plus dwie osoby pomocnicy do obsługi. Także zwiększyło się to także naszą, że speaker musi być osobą licencjowaną, kierownik do spraw bezpieczeństwa oczywiście osoba licencjowana i tak dalej, i tak. Także to wiąże się automatycznie ze zwiększonymi środkami, które musimy minimum spełnić dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tego stadionu w czasie meczu. Czyli można powiedzieć, że miasto stanęło na wysokości zadania. Wy jako klub również jesteście w czwartej lidze i nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich na rozgrywki. No, myślę, że miasto podeszło poważnie i my tylko się cieszymy, bo na pewno miasta, które były w czwartej lidze wcześniej, nie mają tego, co już na dzień dzisiejszy spełniliśmy.
Ja sam się nie chwalę, tylko od osoby, która tę licencję przyznaje, także się uzyskałem. Bo potraktowanie, myśmy potraktowali kibiców, jak i zarząd miasta, czy radę miasta poważnie i oni potraktowali nas poważnie. Też wszystkie nasze uwagi na dzień dzisiejszy mamy w większości spełnione. 150 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na dostosowanie infrastruktury stadionu i zaplecza socjalnego według wymagań PZPN-u. Obecnie miasto korzysta z różnych form dofinansowania, czego rezultatem są wielomilionowe inwestycje. W tym wydaniu Kuriera prezentujemy Państwu część inwestycji realizowanych przez PWKC oraz miasto. Od miesiąca października jestem prezesem przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczego w Pionkach, tutaj w Zakładowej 7. Chciałbym tutaj kilka słów powiedzieć o przedsiębiorstwie, o swojej pracy, przybliżyć Państwu to, czym się zajmujemy, bo nie każdy może wie. Przede wszystkim zostaliśmy powołani tutaj jako spółka w 2011 roku. Dostarczamy do mieszkańców ciepło, dostarczamy do mieszkańców wodę, odprowadzamy ścieki. Ponadto prowadzimy usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz innych związanych z infrastrukturą wodną czy ciepłowniczą. Od początku tego roku również zajmujemy się eksploatacją i pracami związanymi z udrożnieniem, unowocześnieniem, rozbudową, remontami sieci na wody opadowe. Została wprowadzona nowa taryfa na teże wody opadowe odprowadzane do systemu instalacji wód opadowych. Chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat przedsiębiorstwa, co tutaj zastałem. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 90 osób. Przez okres mojego zatrudnienia do chwili obecnej około 10 osób zostało nowych zatrudnionych z racji tego, że mnóstwo zadań, które wykonujemy, wymaga tutaj opieki, pracy, organizacji, a przede wszystkim zadań fizycznie wykonywanych w terenie. Tak. Prowadzimy na każdej płaszczyźnie, o której tu wcześniej wspomniałem, prace remontowe, modernizacyjne, plany również na przyszłość. Dotychczas w mojej ocenie przedsiębiorstwo posiadało bardzo starą infrastrukturę, począwszy tutaj, gdzie stoimy, budynku, ale i oczyszczalnie ścieków i ciepłownie, gdzie w obecnej chwili robimy wszystko, żeby zmodernizować, przede wszystkim zoptymalizować procesy, tak żeby efekt finalny, czyli opłaty, były jak najmniejsze. Tak? Redukujemy wszelkie straty, jak również wykonujemy nowe rzeczy typu instalacje wodociągowe, kanalizacyjne. Prowadzimy również wymianę sieci ciepłowniczej. W obecnej chwili tylko w miejscach wskazanych, gdzie było najwięcej dotychczas awarii. Robimy to teraz w okresie przerwy w dostarczaniu ciepła. Z większych projektów w obecnej chwili, jakie prowadzimy, to jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Tak jak wcześniej wspomniałem, obiekt wybudowany w 1974 roku. W obecnej chwili udało nam się w miesiącu 30 czerwca podpisać umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie w kwocie około 18 milionów złotych. Całkowity koszt projektu to 35 milionów 600 tysięcy. Opłakany stan oczyszczalni ścieków, sprzęt pamiętający lata 70. oraz zupełny brak prac modernizujących na terenie obiektu to rzeczywistość. Pomimo kolejno wyznaczanych terminów na lata 2005-2010, a później 2015, ani miasto i ówczesna władza oraz spółka nie podjęły żadnych kroków modernizujących, co obecnie naraziło spółkę na dotkliwe kary.
obiekt od początku chyba wybudowania w mojej ocenie nie był prawidłowo eksploatowany. Tak. Było tam, zresztą jak widzieliśmy tutaj, widzimy na załączonych obrazkach, no, jest zdegradowany, wymaga natychmiastowych działań, przede wszystkim modernizacji. Tak? Tak jak wspomniałem, przedsiębiorstwo przygotowało projekty, mamy projekty, pozwolenie na budowę. W tej chwili jesteśmy przed podpisaniem umowy na pożyczkę, na wkład własny, który winniśmy tutaj wnieść do inwestycji. Myślę, że będzie to już zakończone za chwilę sukcesem. Przygotowujemy w tej chwili dokumentację na ogłoszenie przetargu na modernizację. Modernizacji zostanie poddany cały obiekt. Zostaną wymienione wszystkie instalacje, wszystkie zbiorniki, wszystkie części składowe oczyszczalni ścieków. Jak będzie przebiegać modernizacja? Bo wiadomo, że oczyszczalnia musi cały czas funkcjonować. Tak, zgadza się. Tutaj no, to będzie na pewno stwarzało dodatkowe utrudnienia pracownikom i zarówno wykonawcy, z racji tego, że obiekt ten będzie cały czas funkcjonował. Czyli nie będziemy mogli go zamknąć, zrównać, jak to się mówi, z ziemią przysłowiowo i budować od nowa. Nie będziemy musieli podzielić to na etapy, poszczególne elementy będziemy musieli wyłączać, wybudować nowy, włączyć nowy, przejść do kolejnego elementu budowy. Tam priorytetem w obecnej chwili jest stacja odwadniania osadu, składowania, odwirowania, tak, który chcemy, żeby był wykonany jako pierwszy. Wszędzie powszechna rdza, drastyczny stan urządzeń służących do oczyszczania ścieków oraz narzędzia, którymi posługują się pracownicy, mówią wszystko. Burmistrz zobowiązał zarząd spółki do opracowania planów modernizujących i złożenia do końca grudnia ubiegłego roku wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacowanych na blisko 36 milionów złotych brutto. Konsekwencją tego zobowiązania było podpisanie dnia 30 czerwca 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez prezesa PWKC Krzysztofa Kowala umowy na dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki. Dotacja, jaką udało się uzyskać, to ponad 18 milionów złotych. Zakres robót projektu obejmuje modernizację przepompowni głównej, wykonanie nowego punktu zlewczego nieczystości płynnych, wykonanie nowego układu mechanicznego oczyszczania ścieków, zastosowanie zblokowanego układu do usuwania piasku i skratek z płuczką piasku i skratek, budowę osadnika wstępnego w miejscu jednego z dwóch istniejących osadników wstępnych, budowę nowego reaktora biologicznego, budowę instalacji do chemicznego strącania fosforu, wykonanie nowej przepompowni recyrkulacji osadów, budowę dwóch nowych osadników wtórnych, przebudowę komór osadu czynnego numer 2, zmiana funkcji technicznych na komorę tlenowej stabilizacji osadu zmieszanego, wykonanie nowego węzła mechanicznego odwadniania osadu wyposażonego w układ do higienizacji osadu oraz wykonanie zadaszonego składowiska osadu odwodnionego. Końcowy termin zakończenia inwestycji przewidziany w pierwotnym harmonogramie mieliśmy na grudzień 2019 roku. Ja chciałem zauważyć, że tutaj na dzień dzisiejszy sprawa ta przyspieszyła z racji tego, że pierwotnie mieliśmy dopiero koniec sierpnia otrzymać wstępną informację, czy uzyskamy te środki lub nie, ale w ocenie formalnej w Narodowym Funduszu nasz projekt modernizacji tutaj oczyszczalni został pozytywnie oceniony, bardzo wysoko i został jako 8 projektów z całej tej perspektywy, na której jest dofinansowanie przygotowywane, został jak gdyby potraktowany priorytetowo i dlatego przyspieszono podpisanie umowy i stąd podpisanie nastąpiło w czerwcu, a nie pod koniec sierpnia. No, w tej chwili, tak jak powiedziałem, prace trwają przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy, który wykona tutaj nam
te prace. Można powiedzieć, że jest to wyścig z czasem, ponieważ grożą kary i to dotkliwe. Tak, zgadza się. No jak wiemy, kraj nasz, który po przystąpieniu do Unii Europejskiej no, podpisał traktaty, pewne zobowiązania podpisał. Tym pierwszym okres graniczny był już chyba dwukrotnie przesuwany. Ostatni był do końca 15 roku, tak abyśmy dostosowali swoje obiekty do wygórowanych norm europejskich, tak, między innymi tu w gospodarce wodno-ściekowej. W obecnej chwili ten okres, ta karencja została przesunięta do końca roku 2020, no ale to już będzie termin nieprzekraczalny, czyli musimy to wykonać z racji tego, że koszty później, które będą związane, tak jak pani redaktor powiedziała, z karami będą bardzo duże. Tak. Myślę, że wiem, że tutaj są szacowane te kary, ale mogą nawet około 50 tysięcy miesięcznie być wielkość, rząd wielkości tak, tych kar może być nałożony w przypadku no, niespełniania parametrów odprowadzanych ścieków do rzeki. Chcę zaznaczyć, tak jak powiedziałem, wybudowana została w 1974 roku i to był obiekt zaliczany do jednego z nowocześniejszych, bym powiedział, w kraju, jeśli nie w Europie. Tak. Tam były zastosowane automatyczne właśnie oczyszczanie wstępne ścieków, gdzie nie było, tak jak teraz, grabkami. Wcześniej były automaty, tak, które no z czasem się zużyły i które po prostu prawdopodobnie zdemontowano. Tak. Czyli tak naprawdę od momentu wybudowania no, nie dążono do tego, żeby utrzymywać czy ulepszać jeszcze te procesy, maszyny urządzenia, tylko po prostu jeśli się coś zużyło, wyłączano to, sprzedawano lub tam złomowano. Tak? Jak będzie to w przyszłości wyglądało? Na pewno większość procesów będzie tutaj zautomatyzowana. Tak, tak jak pani redaktor powiedziała, sprawa usuwania tymi grabiami tych nieczystości stałych. Będą to automatyczne sita, kraty, które będą jak gdyby automatycznie, nie będą wymagały tutaj ingerencji ciągłej pracy pracowników. Stąd też no, praca tylu osób na tej oczyszczalni, z racji tego, że wszystko jest obecnie wykonywane ręcznie. W przyszłości po modernizacji będą to nowoczesne urządzenia, które będą w cudzysłowie oczywiście bezobsługowe. No na pewno trzeba będzie to skontrolować na zmianę, bo różne rzeczy mogą się tam wydarzyć. Z racji tego, że to non-stop płynie, różne rzeczy się tam zdarzają. To też apeluję właśnie również do mieszkańców, żeby zwrócić szczególną uwagę o dbałość, to co wrzucamy do kanalizacji. Chciałem tu prosić, apelować, że nie jest to śmietnik. Niektórzy naprawdę różne rzeczy znajdujemy tam. Wiem, że to jednostki robią, tak, ale do nich, żeby zwrócić szczególną uwagę, bo to nam w procesie później oczyszczania właśnie zatyka, powoduje jakieś tam zapchania czy awarie. Kolejne elementy, tak jak zbiorniki, no, będą wykonane nowe. Na każdym elemencie będzie pełen monitoring systemu, procesu właśnie zarówno tutaj obróbki chemicznej, jak i biologicznej ścieków. Tak? Później, tak jak powiedziałem, stacja odwadniania nowoczesna, bezobsługowa, która no, spowoduje, że ten osad będziemy tutaj odwirowywali czy prasowali, składowali na nowym miejscu, na składowisku. Osad ten będzie higienizowany wapnem, tak żeby to było bezpieczne później jako odpad przekazywany tutaj do odbiorców, do utylizacji. Robimy wszystko w obecnej chwili, żeby laboratorium unowocześnić, przede wszystkim dosprzętowić, z racji tego, że laboratorium jest tutaj bardzo ważnym elementem, z racji tego, że mamy w mieście, ale również w tej aglomeracji, którą obsługujemy, również gminę Pionki, mnóstwo firm, które rzucają nam ścieki również przemysłowe. Tak? I dlatego tutaj współpraca laboratorium z przedsiębiorcami, którzy odstawiają te ścieki, będzie musiała być również zacieśniona, że tak powiem, z racji tego, żebyśmy tutaj nie mieli problemów właśnie z uzyskaniem tego efektu końcowego w postaci dobrze oczyszczonych, spełniających parametry odpowiednie ścieków. Stąd ona będzie musiała na bieżąco monitorować to i podejmować pewne
decyzje, tak, na bieżąco. Jak wiemy, to jest żywy organizm, tak, nie da się tego zatrzymać. Każdy problem, tak, każde jakieś wpuszczenie niepożądanych tutaj ścieków, no, powoduje pewne perturbacje i problemy w samej technologii oczyszczania. Jak wiemy, zależy nam na tym, żeby to było tak, jak zresztą nasze hasło przedsiębiorcy, w trosce o środowisko, żebyśmy dbali o to środowisko i ściek ten, który spuszczamy, jest spuszczany do rzeki, żeby był jak najwyższych parametrów, spełnił jak najwyższe parametry i normy tutaj w tym zakresie. W obecnej chwili wymaga to przereorganizowania pracy na pewno, ale ludzie, którzy w obecnym składzie są, oni będą musieli być przeszkoleni i będą pracowali, tak. Tutaj nie będzie tak, że w pełni będzie to wyłączone z obsługi. To będą musiały być osoby, które będą, na pewno będą musieli zapoznać się z tym, będą wymagania stosunkowo do nich również wyższe, tak, żeby wiadomo, że tu będzie półautomaty, automaty, podniesie się standard, tak. Ale w mojej ocenie załoga w pełni przede wszystkim chce, tak. Jeśli chcą, to myślę, że tutaj odniesiemy sukces wspólnie, no, tak żeby to w efekcie finalnym ta inwestycja przyczyniła się do tego, że wszyscy będziemy zadowoleni, a przede wszystkim środowisko nie będzie cierpiało z powodu tutaj. Co za tym idzie również ludzie. Ja też chciałbym podkreślić, że mnóstwo ludzi na to nie zwraca uwagi, nie zdaje sobie sprawy, co z tymi ściekami się tutaj odkręcamy, kran zakręcamy, czy spuszczamy wodę w spuszczce. Nikt się nie zastanawia, gdzie to idzie, jak to wędruje, jak to później jest obrabiane. Zapraszam na naszą nową stronę. Można się zapoznać z informacjami, jak to wygląda. Myślę, że tutaj materiał też przybliży problematykę, tak, oczyszczalni, inwestycji związanej właśnie teraz z modernizacją, ale również problemem, jaki to wiąże. Ja chciałem też podkreślić to, co wcześniej może wspomniałem, że o infrastrukturze, tak, że wiadomo, że jest to system połączony, tak. Większość instalacji jest tu z czasów, powiedzmy, tutaj jeszcze poprzedniego układu, około 40-letniego, tak. To również chcę podkreślić z pełną stanowczością, że wymaga modernizacji remontów, tak. Jak w obecnej chwili wykonujemy nowe odcinki, ale mamy sygnały i to niemało, że w niektórych ulicach będziemy musieli prędzej czy później na pewno wymienić całe instalacje kanalizacyjne z racji tego, że poprzednie systemy kanalizacyjne wykonane rurami kamionkowymi, no, ulegają po prostu w tej chwili uszkodzeniu, tak, zawalają się, krótko mówiąc, i to są kolejne, no, duże inwestycje, duże problemy, ale myślę, że tutaj przy pomocy zarówno właściciela, wyrozumiałości mieszkańców będziemy realizować. Przygotowywane są plany modernizacji, tak, wymiany tych najstarszych, najbardziej zagrażających nam awarią. Tak jak wiemy, kilka dni temu też mieliśmy poważną awarię. No niestety, instalacja również wodociągowa jest żeliwa, które już w obecnej chwili odchodzi się, przebudowuje się to i również typujemy miejsca najbardziej newralgiczne, problematyczne, które również będziemy w swoich planach w najbliższym czasie chcieli wymienić. Tak? No, planujemy to, chcemy się sobie poddać się tutaj reżimowi planowania i sukcesywnie wymieniania, tak żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że nie możemy odprowadzić ścieków czy dostarczyć wody do mieszkańców. Tak? Robimy wszystko, żeby nie było tutaj przerw w dostawie wody czy przerw w odbiorze ścieków. W przedsiębiorstwie pojawiły się problemy wśród kadry. Oczyszczalnia z dnia na dzień została pozbawiona w ten sposób kierownictwa. Poszukujemy specjalistów, wykwalifikowanych osób do przedsiębiorstwa. No, nie wiem z jakich przyczyn, ale część kadry chciałem zdementować, że odeszła sama, tak. Na przykład, jak było to na oczyszczalni ścieków, no niestety przy poddaniu kontroli pewnych czynności, procesów przebiegających tam, no, odszedł kierownik na zwolnienie, po czym za 2 czy 3 dni jego zastępca. Tak? No, do dnia dzisiejszego niestety mam tutaj wakat, poszukuję intensywnie naprawdę osoby na te stanowisko. Tak? Chciałbym podkreślić, że jest to specyficzne stanowisko,
na którym no też apeluję, jeśli ktoś gdzieś słyszał, to bardzo zachęcam do złożenia swojego CV. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, jest nieobsadzone to stanowisko. Tak. Jest tam osoba pełniąca obowiązki w obecnej chwili i technolog, który wspomaga tak, żebyśmy w obecnej chwili mogli funkcjonować normalnie. Nie wiem, czym to spowodowane. Również mam tutaj problem w dziale wodno-kanalizacyjnym. Również osoba kierująca z dnia na dzień odeszła również na jakieś tam zwolnienie, tak? Nie wiem, przychodziła tutaj, jaka przyczyna jest, nie wiem, tak? Na pewno w obecnej chwili i w chwili, gdy prowadzimy te inwestycje, potrzebujemy no, ludzi do pracy, tak? W obecnej chwili również budujemy jednostkę rządzącą projekt. Również do uzupełnienia składu potrzebujemy inżyniera z uprawnieniami oraz osobę, która ma odpowiednie kwalifikacje, żeby mogła nam tutaj pomóc w realizacji tego projektu. Ponadto, co mogę powiedzieć jeszcze odnośnie kadry, tak? Większość pracowników naprawdę jest bardzo zaangażowana w pracę, posiada wiedzę, doświadczenie, no, należy tylko tutaj to doceniać. Tak? Nie ukrywam, że robię wszystko w obecnej w tej chwili, aby tutaj tym pracownikom podnieść zwyczajnie wynagrodzenia, tak? Aby jeszcze lepiej zachęcić ich do jeszcze lepszej, wydajniejszej pracy, a przede wszystkim, żeby również tutaj było pełne zaufanie, bo jak wiemy, są niektóre prace wykonywane bardzo trudne, bardzo odpowiedzialne i załoga musi być w pełni, że tak powiem, sprawna, mobilna. Przede wszystkim musimy mieć pełne zaufanie tutaj, tak, żeby nie dochodziło do jakichś tam problemów i przede wszystkim wypadków. Jest to odpowiedzialna praca i wszystko tutaj w tym kierunku robimy. No, chciałbym, słyszałem obiegowe opinie, że jest nadzatrudnienie i tak dalej. Tak. W mojej ocenie na dzień dzisiejszy również mamy tyle pracy, że uważam, że powinniśmy jeszcze tutaj zwiększyć obsadę kadrową na pewno. A w mojej ocenie, zresztą z kierownictwem, zarządem, wszystko co działamy, działania jakie podejmujemy w tej chwili, doprowadzamy do tego, żeby zoptymalizować. Chciałem podkreślić, że około 12 osób nowych zatrudnionych zostało w przedsiębiorstwie, ale wynagrodzenia, koszty związane z wynagrodzeniami spadły w porównaniu do zeszłego roku. Czyli no jak widzimy tutaj, nie jest to tylko jakieś szczegadanie, tak, że robimy jakieś ruchy pozorne. Nie, to wszystko jest po to, żeby przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo, wręcz bym powiedział wzorowo. Tak. Jest dużo pracy przed nami. Jak widzieliśmy tu w materiale zgromadzonym, obiekt jest przestarzały i zarówno instalacje sieci oczyszczalnia ścieków, ale również i ciepłownia, którą posiadamy i sieci ciepłownicze również wymagają pracy, inwestycji i przede wszystkim środków. Stąd też bym apelował również o zrozumienie mieszkańców, gdzie prowadzimy pewne prace remontowe, wymiany tych sieci w obecnej chwili, tak jak miało to, jak to ma obecnie miejsce w kilku miejscach. Są to miejsca wskazane podczas badań jeszcze zimą, gdzie mieliśmy po prostu ubytki. Po to robimy w obecnej chwili, w miesiącach przestoju tutaj usuwamy, wymieniamy te odcinki sieci po to, żebyśmy później w okresie grzewczym nie mieli przestojów po dzień czy dwa na usunięcie awarii. To wszystko, no niestety, ale też wymaga środków finansowych, tak? No robimy wszystko, żeby pozyskać środki zewnętrzne. Tak jak powiedziałem, optymalizujemy pewne procesy w przedsiębiorstwie tak, żeby również oszczędności były no jak największe, a przede wszystkim jak najszybciej, żebyśmy doprowadzili do tego, żeby zmodernizować zarówno ciepłownie, najbardziej zdegradowane odcinki sieci powymieniać, żeby to funkcjonowało tak, jak powinno. Ważną i długo oczekiwaną inwestycją była budowa kanalizacji oraz modernizacja ulicy Zwycięstwa. Od wielu lat mieszkańcy ulicy Zwycięstwa oczekiwali remontu, ponieważ jej stan był katastrofalny i wymagał gruntownej modernizacji. Inwestycja ruszyła w lipcu tego roku. Miasto wspólnie z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczym w Pionkach zaczęło realizować zadania odkładane od lat.
Po zakończeniu inwestycji w dziale wodociągowo-kanalizacyjnym, którą jest budowa sieci kanalizacyjno-ciśnieniowej opiewająca na kwotę 541 tysięcy zł, zostanie położona nawierzchnia asfaltowa. W ramach przebudowy przewidziano wymianę istniejących krawężników betonowych na wibroprasowane, oczyszczenie jezdni z bloczków betonowych, wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszankami bitumicznymi oraz wylanie nawierzchni asfaltowej, przełożenie nawierzchni zjazdów, a także regulacja urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie jezdni. W obecnej chwili nadal prowadzone są prace przy budowie kanalizacji na ulicy Zwycięstwa. Chciałem powiedzieć, że jest to system kanalizacji ciśnieniowej. Jak wiemy, tam od około 25 lat były starania prowadzone o wybudowanie tej kanalizacji, ale z racji ukształtowania terenu z nowych problemów zawsze ta inwestycja chyba była gdzieś odkładana. Tak, w obecnej chwili wykonujemy. Termin myślę, że do końca sierpnia będzie zachowany. System kanalizacji ciśnieniowej polega również na tym, że na każdej posesji oprócz przykanalika, jak w systemie grawitacyjnym, znajduje się przepompownia ścieków indywidualna. Ja bym chciał tutaj uspokoić mieszkańców, którzy będą z tego korzystali, że nastąpi tutaj jakaś awaria czy zapchanie. Na pewno będzie to wymagało pewnego specyficznego traktowania. No nie będziemy mogli tam wszystkiego wyrzucać tak, żeby tutaj się nic nie zapchało. W specyfikacji gwarancję wykonawca daje na 3 lata, ale po tym okresie czasu my również będziemy tutaj do Państwa dyspozycji. Chcę powiedzieć, podkreślić to, że również będziemy to konserwowali, czyścili. No niestety tutaj w zależności prace prowadzone na działce klienta, mieszkańca, no będą musiały być pokryte z kosztów właściciela. W mojej ocenie, no w tego typu przypadkach, gdzie nie możemy wybudować kanalizacji systemem grawitacyjnym, no jest to jedyne w obecnej chwili rozwiązanie, które pozwala nam właśnie na odprowadzanie kanalizacji ścieków z posesji od mieszkańców. Zakończenie modernizacji ulicy Zwycięstwa przewidziane jest do końca września tego roku. Położenie nowego asfaltu będzie kosztować miasto ponad 273 475 zł. Od czerwca tego roku budynek miejskiego basenu przechodzi gruntowny remont. Niebawem jego otwarcie. Basen miejski jest budynkiem o złożonej funkcji architektonicznej. Parterowy, wielopomieszczeniowy z dachem wielospadowym. Wybudowany w okresie międzywojennym w 1938 roku, pełnił funkcję łaźni miejskiej. Obecnie budynek wyposażony jest w basen kąpielowy o wymiarach nieckich 20x6 metrów. Pozostałe pomieszczenia to zaplecze basenu umożliwiające jego właściwe funkcjonowanie. Są to szatnie z natryskami, męskie i damskie, sala treningowa, pokoje ratowników, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Obecnie zakres prac remontowych prowadzony jest w 4 pomieszczeniach: przedsionku, holu głównym, pokoju personalnym oraz administracyjnym. W chwili obecnej trwają prace remontowe na budynku basenu miejskiego. Prace rozpoczęły się pod koniec czerwca, a potrwają do końca sierpnia, do około 20 sierpnia. Taki jest planowany termin zakończenia prac. Zakresem robót są objęte 4 pomieszczenia w budynku basenu oraz samo pomieszczenie niecki basenu. W samej nietce basenu wymieniana jest tylko elektryka, czyli instalacja elektryczna wraz z oświetleniem oraz płytki ceramiczne na ścianach basenu. Do podstawowych prac remontowych należy wymiana stolarki drzwiowej, zamurowanie otworów drzwiowych, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie powierzchni tynków, wykonanie nowych posadzek z płytek gres, wykonanie sufitów podwieszanych, a także wymiana grzejników, instalacji elektrycznej, osprzętu instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia na LED-owe. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 145 941 zł.
To już wszystkie inwestycje prezentowane w tym wydaniu. W następnym serwisie informacyjnym zaprezentujemy Państwu kolejne inwestycje prowadzone w mieście. Lato w pełni, a sporo ciekawych ofert na spędzenie czasu wolnego przygotowały miejskie placówki kultury. Osiemnastego sierpnia organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury wycieczka do Starachowic. W programie wycieczki przewidziany przejazd starachowicką kolejką wąskotorową, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Technicznego, a także warsztaty ceramiczne. Cena wycieczki to 45 zł. Wszystkich mieszkańców Pionek i okolic lubiących dobrą zabawę zapraszamy 6 sierpnia do Miejskiego Ośrodka Kultury na wieczorek taneczny. Wstęp wolny, prosimy o zabranie dobrego humoru. Od 17 września rozpoczyna działalność Uniwersytet Dzieci. Zajęcia będą skierowane do dwóch grup wiekowych: 5 i 7-latków oraz 8 i 12-latków. Robotyka. Cykl spotkań będzie obejmował 10 zajęć raz w miesiącu, w soboty do południa lub inny dzień po ustaleniu z rodzicami. W młodszej grupie będzie to 1,5 godziny zajęć, a w starszej 2 godziny zegarowe. Poruszane będą zagadnienia z dziedziny fizyki, astronomii oraz inżynierii. Zajęcia będą odbywały się w grupach maksymalnie 12-osobowych. Koszt od jednego dziecka to tylko 30 zł. Oprócz tego dodatkowo raz w miesiącu będą odbywały się warsztaty z eksperymentami, które wymagają mniejszej ilości osób, 10 osób dla każdej grupy wiekowej i będą trwały 1 godzinę zegarową. Koszt od dziecka to 35 zł. Zainteresowanych prosimy o zapisywanie dzieci do odpowiedniej grupy wiekowej i na odpowiednie zajęcia, robotyka lub eksperymenty. Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Centrum Aktywności Lokalnej zaprasza w każdy poniedziałek sierpnia na wakacyjne warsztaty rękodzieła dla młodzieży i dorosłych. Są to bezpłatne zajęcia. W każdy wtorek miesiąca odbywają się bezpłatne zajęcia dla młodzieży origami, japońskiej sztuki składania papieru. Organizatorem wakacyjnych warsztatów jest Centrum Aktywności Lokalnej. W każdą środę zapraszamy do kina za rogiem na środy z Twoim wybranym filmem. W sierpniowe czwartki odbywają się warsztaty kulturoznawcze i językowe dla dzieci Hola Espania. Organizatorem jest Centrum Aktywności Lokalnej. Od poniedziałku do piątku CAL organizuje szereg ciekawych zajęć dla wszystkich grup wiekowych i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy. W niedzielę 7 sierpnia zapraszamy wszystkich miłośników kina do kina za rogiem. Tych najmłodszych na animację Ups, Arka odpłynęła, natomiast starszych kinomaniaków na komedię Jak dogonić szczęście. Po serwisie informacyjnym zapraszamy Państwa na film Michała Grosiaka pod tytułem Działkowce. Jest to pierwszy film Michała zrealizowany w ramach studiów w roku 2007. Film opowiada o codziennym życiu właścicieli działek rekreacyjnych, którzy uciekają od miejskiej codzienności. Zdjęcia były realizowane na terenie rodzinnych ogrodów działkowych Zgoda w Pionkach. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu dla Państwa. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu.